Czasem używamy różnych określeń, nawet nie wiedząc, że były one, lub są w dalszym ciągu, zastrzeżonymi nazwami własnymi konkretnych produktów lub firm, które je stworzyły. Po prostu były tak popularne, że ludzie sobie je przywłaszczyli i zaczęli używać na porządku dziennym, tak jak innych pospolitych słów typu woda, ogień, powietrze. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was kolejną, trzecią już listę z serii 10 marek, które stały się synonimami swoich produktów. Numer 10. Suchy lód, z angielskiego dry ice, wcale nie jest typową nazwą stanu materii, jak lód czy woda, które istniały od zawsze, a pierwotnie zastrzeżoną nazwą towarową amerykańskiego przedsiębiorstwa Dry Ice Corporation, które w 1925 jako pierwsze zaczęło sprzedawać te substancje komercyjnie w celach chłodniczych. Numer 9. Nawet plastelina była kiedyś nazwą własną. To powszechne określenie masy plastycznej na bazie kredy i wazeliny wzięło się od niemieckiego produktu opatentowanego już w 1880 roku i zastrzeżonego w 1927 o nazwie plastilin. Numer 8. Kto myślał, że Maggi to ogólne określenie na wszystkie przyprawy w płynie, ręka do góry. Tymczasem Maggi to zarejestrowany znak towarowy firmy Nestle. Dlaczego się upospolicił? Może dlatego, że w Polsce pod marką Maggi sprzedawana jest wyłącznie przyprawa w płynie. Tu, gdzie mieszkam, od Maggi znajdziecie nawet zupki chińskie. Numer 7. Aspiryna, mimo że wciąż jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bayer, to w wielu krajach stanowi potoczne określenie kwasu acetylosalicylowego o działaniu przeciwgorączkowym. Na przykład w USA każda firma medyczna może nazwać swój lek na bazie tego kwasu aspiryną. Numer 6. Teleprompter, czyli urządzenie, dzięki któremu Danuta Cholecka wygląda, jakby przemawiała wprost do waszej duszy, początkowo było pisane wyłącznie w ten sposób: teleprompter, jako że była to zastrzeżona nazwa korporacji o tej samej nazwie. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii na telepromptery nie mówi się telepromptery, a AutoCue, gdyż w podobnym czasie w Anglii to właśnie firma AutoCue zdominowała rynek tych urządzeń. Numer 5. Z kolei styropian to nic innego jak spolszczona nazwa angielskiego styrofoam, który w USA po dziś dzień jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dow. Numer 5. Paczkomat, zarejestrowany przez właściciela InPost, to prawdopodobnie najmłodsza upospolicona nazwa towarowa w Polsce. W świadomości Polaków istnieje praktycznie tylko to określenie, jeśli chodzi o automaty do odbierania paczek, co sprawia tylko problem Poczcie Polskiej czy Biedronce, które stawiając obecnie swoje własne skrytki i nie mogąc ich promować nazwą paczkomaty, znacznie trudniej jest im dotrzeć do klientów. Numer 3. Polar. Syntetyczna dzianina charakteryzująca się hydrofobowością i dobrą izolacją ciepła, znacznie lepszą niż wełna. Jej nazwa pochodzi od materiału produkowanego już od 1979 roku przez amerykańskie przedsiębiorstwo Polartek. Więc jeśli chcecie mieć pewność, że macie na sobie oryginalny Polar, to tylko od firmy Polartek. Lub od dziesiątek partnerów, z którymi współpracuję, m.in. Adidas, Nike, Fila czy North Face. Numer 2. A skąd wzięła się nazwa trampolina? Również od firmy, która ją wymyśliła. Jej twórca, lekkoatleta George Nissen, początkowo opatentował ją jako tumbling device, czyli urządzenie do koziołkowania. Jednak wkrótce zarejestrował również nazwę trampolin, pochodzącą od hiszpańskiego określenia na deskę do skakania do wody. Numer 1. Wiele osób wie, że aqualung to ogólnie aparat tlenowy dla płetwonurków. Niewiele jednak wie, że aqualung to zastrzeżona nazwa własna konkretnego produktu o nazwie Aqualung, oznaczającej wodne płuco. Wyłączne prawa do nazwy posiada amerykańskie przedsiębiorstwo US Divers. Okej, i tym wodnym, jak melon zwany arbuzem akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie odcinki z tej pospolitej serii. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć!